Kto tam? To ja. Wejść. Wesołych świąt, wujaszku. I cię Bóg błogosławi. Święta, najpiękniejsza chwila w roku. Chwila dobroci, przebaczenia, radości. Daj mi spokój, wynoś się! Święta, to czas stracony. Nie znoszę świąt. Gdyby to zależało ode mnie, to każdego głupca z okrzykiem wesołych świąt wsadziłbym do kotła, ugotował i pogrzebał z gałązką choinki na sercu. Idźże do licha z tymi świętami. Dla mnie okres ten nie różni się od innych. Strata czasu. Nie znoszę świąt. Nie znoszę świąt. Witamy szanownego pana. Mamy zaszczyt mówić z panem Scrooge'em czy Marley'em? Jestem Scrooge, a mój wspólnik Marley nie żyje od wielu lat. Dzisiejszej nocy będzie 7 lat, jak umarł. Przyszłyśmy prosić o pieniądze. Mamy nadzieję, że wesprze pan nas hojnym datkiem. Zbieramy dla biednych i niezamożnych. Wielu ludzi w tym szczególnym okresie głoduje, nie ma co do garnka włożyć. Co? Przyszliście po pieniądze? Nikomu nie zjadam. Wynocha stąd! Sam ciężko zarabiam i nie będę utrzymał darmoziady. Nie obchodzą mnie ludzie biedni. Jak nie mają się gdzie podziać, to powinno zamknąć się ich w więzieniu. Albo wysłać do przytułku. Tylko by żebrali. Mam w nosie potrzebujących, chorych. Do licha z nimi. Wydaje mi się, że coś słyszałem. Nie, nie, to niemożliwe. Co to ma znaczyć? Kim jesteś i czego ode mnie chcesz? To ja, Marley. Za życia byłem twoim wspólnikiem. Teraz przyszedłem, by cię ostrzec. Pozostał jeszcze promyk nadziei, że unikniesz takiego losu jak ja. Nie mogę ci wszystkiego powiedzieć. Mam mało czasu. Nie mogę odpoczywać, ani długo przebywać w jednym miejscu. Jestem skazany na wieczną tułaczkę. Muszę patrzeć na to, czego za życia unikałem. Dlaczego przyszedłeś się nade mną dręczyć? Każdy człowiek powinien żyć w zgodzie z innymi ludźmi. Razem z nimi pracować, dzielić z nimi radość i cieszyć się ich szczęściem. A kiedy potrzeba wspólnie cierpieć, podtrzymywać na duchu. Kto tego nie czyni, ten po śmierci skazany jest na wieczną tułaczkę. Tak jak ja,
nieszczęsny. Ostrzegam cię, taki sam los może spotkać i ciebie. Dlaczego jesteś w kajdanach? To łańcuch, który wykuwałem dla siebie przez całe życie. Teraz będę go musiał dźwigać całą wieczność. Ale ty, mój przyjacielu, już 7 lat temu miałeś dość długi łańcuch. Teraz zaś musi być jeszcze dłuższy. Może tak długi jak mój. Jakubie! Co mam zrobić, aby nie spotkał mnie taki sam los? Pociechę przyniosą ci inni posłannicy. Nawiedzą cię jeszcze 3 duchy. Bez tych odwiedzin nie ma dla ciebie ratunku. Przygotuj się. Pierwszy z nich przybędzie jutro o 1:00 w nocy. Drugi następnej nocy. Trzeci o północy kolejnego dnia. Nie ujrzysz już nigdy, lecz dla własnego dobra zapamiętaj nasze dzisiejsze spotkanie. Żegnaj. Żegnaj. Co to ma znaczyć? Czyżbym przespał cały dzień? Kim jesteś? Czy jesteś duchem, na którego czekam? Jestem duchem ubiegłym w Wigilii Bożego Narodzenia. Przybyłam, aby nawrócić cię ze złej strony. Chodź ze mną, przeniosę cię w przeszłość. Oto twoje rodzinne strony. Polna droga, pagórki, a tu wioska, kościółek, mostek nad rzeką. Słyszysz, jak krzyczą dzieci? Poznajesz ich? To twoi koledzy i koleżanki. A tu? Popatrz. Nie martw się, oni cię nie widzą. Widzisz? To ty. Bez przyjaciół. Siedzisz sam z boku i czytasz książkę. Widzisz? To twoja siostra. Rzuca ci się na szyję. Cieszy się, że razem spędzicie święta Bożego Narodzenia. Ty też jesteś radosny. Dawniej potrafiłeś cieszyć się ze świąt Bożego Narodzenia. A potem miałeś sklep, w którym zacząłeś pracować. Zamykałeś go na święta. Szliście do domu, aby razem się radować, spędzić czas z rodziną. To były wspaniałe święta, pamiętasz? Pamiętam. Dawniej umiałem cieszyć się ze świąt. Jestem duchem obecnej Wigilii Bożego Narodzenia. Przypatrz mi się. Co tak się dziwisz? Nie widziałeś nikogo podobnego do mnie? Nigdy nie widziałem. Już wiem, że kiedyś byłem inny. Co chcesz mi pokazać, drugi duchu? Widzisz? Znajdujemy się w domu twojego pracownika. Zobacz, jak spędzają tegoroczne święta. To biedny, ale szczęśliwy dom. Zobacz, jak się kochają i cieszą, że mogą wspólnie zjeść posiłek. Szkoda, że ich syn jest kaleką. Inne dzieci w jego wieku biegają, bawią się wesoło. A on, mimo że jest dzieckiem, zachowuje się jak dorosły człowiek. Wiesz, co dzisiaj powiedział? Że widzi, jak ludzie patrzą na niego ze współczuciem. To straszne. W drodze do domu powiedział ojcu, że ma nadzieję, iż ludzie w kościele go zauważyli i pomodlą się za niego, kalekę. Bo przecież jest Wigilia. Może te modlitwy przywrócą mu władzę w nogach. Wesołych świąt, moje dzieci. Daj nam, Boże, w zdrowiu i szczęście doczekać następnej Wigilii. Daj Boże. Duchu, czy ich syn będzie żył?
widzę opuszczone miejsce przy kominku. Widzę, jak ojciec ściska i całuje kulę. To znak, że chłopiec wkrótce umrze. O nie, błagam, proszę, ocal tego biednego chłopca. Zaraz, co ja widzę? Kolejna zjawa? Duchu przyszłości, boję się ciebie bardziej niż twoich poprzedników. Ale prowadź mnie. Czy poznajesz to miejsce? To twoje mieszkanie. Właśnie zmarłeś. Czy wiesz, co będą mówić o tobie ludzie? Że nikt nie przyjdzie na twój pogrzeb. Nikt cię nie będzie opłakiwał, bo nikt cię nie lubił. Za życia byłeś dla nich niedobry. Teraz więc odczuwają ulgę, że cię już nie ma. Błagam cię, ulituj się nade mną, nie zapomnę tej chwili, błagam cię. Nie pokazuj mi tego więcej. Dobry duchu, wstaw się za mną, okaż mi trochę litości. Powiedz, że jeszcze wszystko można zmienić, że stanę się lepszym człowiekiem. Obiecuję, że odtąd będę obchodził święta Bożego Narodzenia. Obiecuję! Będę pamiętał przeszłość. Zmienię się. O Jakubie Marleju, mój przyjacielu. Bóg ci wynagrodzi ten dobry uczynek. Uratowałeś mnie. Błogosławię niebo i Boże Narodzenie. I ciebie z twą przestrogą. Przysięgam, że się zmienię. Sam nie wiem, co się ze mną stało. Jestem wesoły, jestem szczęśliwy. Wiwat Boże Narodzenie, życzę wszystkim wesołych świąt. Znowu chcę się radować i obchodzić Boże Narodzenie. Da mi się ponieść prawdziwej radości. Mamy jedno życie. Tegoroczny koncert gwiazdkowy nie odbył się z powodu pandemii koronawirusa. Jednak tematyka koncertu, zaplanowanego przez uczniów i pedagogów Szkoły Podstawowej nr 2 w Imielinie, zdaje się przekazywać uniwersalne wartości, które w obecnej sytuacji politycznej mają szczególne znaczenie. Opowieść wigilijna, którą Państwo zobaczyliście, pokazuje, że
dobro i miłosierdzie względem każdego człowieka. Potrafią przezwyciężyć każde zło wynikające z niewłaściwych wyborów człowieka. Zatem niech dobro i wolność będą naszymi drogowskazami. Którzy mają